Amatoru Seattle Albatross jest tej osoba, która 3 lata temu lekarze ci powiedzieli, że jesteś chora na zapalenia dróg oddechowych i chodzisz z jakąś rurką. Jeżeli chcesz dzisiaj być uzdrowiona, przyjdź tutaj. Jesteś osobą też tutaj, która jest chora na prawy bark. Jeżeli jesteś chory, przyjdź tutaj, zostaniesz uzdrowiony. Dzisiaj jesteśmy tutaj po to, aby wam manifestować moc żywego Boga. Nazywam się Mateusz Mukowski i 6 lat temu poznałem osobiście Jezusa. Spotkałem Go osobiście w mojej domu. On mnie uratował, On mnie zbawił. Wiecie, ja byłem katolikiem przez cały czas. Chodziłem do kościoła, odmawiałem jakieś różańce, inne różne pierdoły. Ale wiecie, przyszedł taki moment w moim życiu, kiedy chciałem popełnić samobójstwo. Nie widziałem, nienawidziłem swojego życia, nie wiedziałem, dokąd ja pójdę w swoim życiu. Ale pewnego dnia usłyszałem, że Bóg jest żywy i Bóg jest realny. Wiecie, ja cały czas myślałem o tym, że Bóg to jakaś religia, że to jakiś system teologii, że to jakiś Bóg, który siedzi gdzieś tam daleko w kosmosie, jakiś stary dziadek, który chce mi przylać, ale to nie jest taki Bóg. Ja wam dzisiaj mówię o dobrym Bogu, o Bogu, który stworzył niebo i ziemię, o Bogu, który przyszedł tutaj a i zesłał Jezusa Chrystusa na świat, abyś ty mógł być zbawiony, abyś ty miał życie wieczne. Chcę ci powiedzieć dzisiaj o tym, że religia cię nie zbawi, że żaden człowiek nie jest w stanie ci dać prawdziwego życia. Tylko Chrystus może uratować twoje życie. Tylko On może ciebie zbawić. Wiecie, ja chodziłem cały czas do kościoła. Chodziłem i sobie myślałem, jak tu by wyjść z tego grzechu, jak wyjść z tej pornografii. I żaden człowiek nie był w stanie mi pomóc. Ale kiedy 6 lat temu zawołałem do Chrystusa, On przyszedł i zmienił moje życie i stałem się nowym człowiekiem. Biblia mówi, że musisz się narodzić na nowo, aby wejść do Królestwa Bożego. Twoje dobre uczynki cię nie zbawią. Biblia mówi o tym, że nasze uczynki są jak splugawiona szata. Nasze uczynki są jak splugawiona szata. Twoje uczynki nie mogą cię w żadnym stopniu doprowadzić do nieba. Nieważne ile czasu czytałeś Biblii, nieważne jak jesteś dobrym człowiekiem, nieważne jak dobre masz życie, potrzebujesz Jezusa, potrzebujesz osobiście spotkać się z Jezusem tutaj na ziemi, a jeżeli się nie z Nim nie spotkasz, to będziesz musiał iść do piekła, dlatego dzisiaj Chrystus mówi do ciebie, że dzisiaj jest dzień łaski, że dzisiaj jest dzień zbawienia, On do ciebie cię wzywa, bo On mówi do ciebie, przyjdź do mnie, oddaj mi swoje życie i zaufaj mi całkowicie. Dzisiaj, że jesteś w tym miejscu, uwierz w to, że On umarł za twoje grzechy, że On zmartwychwstał, że On pokonał diabła, że On pokonał śmierć. Uwierz tą prostą informację. Nie kozać przyjacielu. Przyjdź do Niego. Taki jaki jesteś, bez względu na to, co zrobiłeś, bez względu na to, co uczyniłeś w swoim życiu. On jest jedyną drogą do Boga. Mohammed cannot save you. Buddha cannot save you. Only Jesus Christ can save your life in the name of Jesus Christ. Przyjdź dzisiaj do Niego. On jest drogą, prawdą i życiem. I On powiedział, że nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Tylko przez Chrystusa możesz zostać uratowany. Nie może cię zbawić żadna inna religia, ponieważ Chrystus jest religią. On jest prawdziwym Bogiem. On jest prawdziwym, żywym Bogiem. Przyjdź dzisiaj do Niego. On Bóg powiedział, że On tak bardzo miłował świat, że Syna jedynego dał, aby każdy, który w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. On właśnie tą miłość okazał na krzyżu Golgoty do ciebie i dla mnie. Na krzyżu Golgoty. On umarł tam właśnie za twoje grzechy, za ciebie i za mnie. Przyjdź dzisiaj do Niego. Jeżeli masz jakiekolwiek choroby w swoim ciele, to wiedz, że one są nielegalnie. Choroby wszystkie spadły na Jezusa, abyś ty był zdrowy. Wszelkie przekleństwo spadło na Niego, abyś ty był usprawiedliwiony i wolny. Wszystko na Niego spadło, abyś ty mógł być szczęśliwy i wolnym człowiekiem. Nie musi ci diabeł dojeżdżać. Nie musi religia i humanizm niszczyć twoją głowę.
Nie musi. Możesz być wolny. Możesz być wolny od chorób. Możesz być wolny od grzechu. Wystarczy, że do Niego przyjdziesz. Wystarczy, że zawołasz: Jezu, ja chcę się z Tobą spotkać. Ja chcę Ciebie doświadczyć. Ja chcę doświadczyć Twojej miłości, Twojej wolności. Ja zawołałem tak. Mnie rodzice odrzucili, od dzieciństwa byłem odrzucony, ale Jezus Chrystus pokazał mi, objawił mi swoją miłość, kiedy 6 lat temu zawołałem realnie do Niego. Zawołaj Ty też realnie, dzisiaj zawołaj do Niego. Powiedz: Jezu, daj Ci moje życie. Powiedz: Jezu, przepraszam Cię, że żyłem bez Ciebie. Przepraszam Cię, że byłem oddzielony od Ciebie. Człowiek idzie do piekła z jednego powodu, dlatego że nie zaufał Jezusowi, dlatego że i nie zrezygnował z własnego ego, z własnego życia. Dzisiaj podejmij decyzję, że Twoje ego umrze, że Twoja niezależność od Niego upadnie. Niech upadnie wszystko w Twoim życiu, co nie pochodzi od Niego. W imieniu Jezusa przyjdź tutaj, jeżeli chcesz doświadczyć mocy żywego Boga. Przyjdź tutaj, jeżeli jesteś chory lub zdemonizowany. Przyjdź, uwolnię Cię tutaj. Przyjdź i uzdrowię Cię zupełnie za darmo, zupełnie za free. Przyjdź i bądź wolnym człowiekiem. Jest zwycięstwo, zwycięstwo, zmianę los Ducha Świętego i męstwo. Daje zwycięstwo przed Pana naszego Jezusa Chrystusa.